Słuchaj uważnie. Mówimy o żelaznym bastionie polskiej telewizji, kreatorze informacji i podłym świecie propagandy, Telewizji Polskiej, TVP. To miejsce, gdzie prawda jest ukrywana, manipulacja jest na porządku dziennym, a kultura debaty została sprowadzona do poziomu tandetnego talk show. W tym budynku pracuje mnóstwo kurew. TVP jest kwintesencją dyktatury informacji, gdzie jedna narracja jest narzucana, a wszelkie inne punkty widzenia są uciszane. Najbardziej frustrujące jest to, że TVP, jako publiczna telewizja, powinna służyć interesom obywateli i dostarczać im wiarygodnych informacji. Niestety, zamiast tego, stanowi narzędzie w rękach władzy, które służy propagandzie i manipulacji. Jej misją wydaje się być jednostronne kreowanie rzeczywistości, która sprzyja aktualnemu rządowi i politycznej opcji. Przykłady takiego manipulacyjnego podejścia można znaleźć na każdym kroku. TVP nie wahają się dezinformować i wprowadzać w błąd widzów. Liebe Freunde, erstens ein großes Dankeschön. To tam można znaleźć nagłówki zmanipulowane do granic absurdu, tak jak te, które podczas protestów kobiet przedstawiały uczestniczki jako agresywne rabunki i wandale, ignorując ich pokojowe postulaty. To tam można usłyszeć nieprawdziwe historie i fałszywe informacje, które mają na celu podburzanie społeczeństwa i kształtowanie antydemokratycznych nastrojów. Ja z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i Platformy Obywatelskiej są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami rozbudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend. SS. Znana jest przewrotna umiejętność TVP w manipulacji obrazem, dając widzom wybiórcze spojrzenie na wydarzenia i ukrywając niepokojące fakty. Nie wystarczy bowiem manipulować faktami, trzeba manipulować też emocjami. Pamiętamy również o niesamowitej hojności TVP w wyrywaniu cytatów z kontekstu. Für Deutschland. Wielokrotnie słyszeliśmy manipulacyjne wycinki wypowiedzi polityków czy ekspertów, które miały na celu zmienienie sensu wypowiedzi i kreowanie ich w sposób korzystny dla rządzącej partii. Dla wszystkich widzów. Czy chcecie być kolonią? Czy chcecie być kolonizowani? Unia jest w trakcie nie tyle przepoczwarzania się, tylko wynaturzania. Nie można również zapominać o kulturze debaty, która na antenie TVP została całkowicie zdeptana. Programy publicystyczne zamieniono w arenę osobistych ataków i wzajemnych oszczerstw. Dyskusje są prowadzone w sposób niewłaściwy, gdzie brak szacunku dla drugiego człowieka i brak merytorycznych argumentów są na porządku dziennym. Nie będziemy mieli za chwilę, przepraszam, moment. No chwila, no chcę odpowiedzieć, a wy mnie przekrzykujecie cały czas, zamknijcie się na chwilę, no. TVP, jak żaden inny podmiot medialny, jest mistrzem w tworzeniu wirtualnej rzeczywistości, która jest odległa od prawdziwych problemów i trosk obywateli. Zamiast skupiać się na ważnych kwestiach społecznych czy gospodarczych, stawia się na prowadzenie niskiej jakości programów rozrywkowych i reality show, które mają za zadanie odwrócić uwagę od istotnych spraw. To przecież TVP, gdzie ważne jest, by zapełnić czas emisji i odwrócić uwagę od realnych problemów. Wydawało się, że wyszło z tego na przykład to. To. Propagandowe przekazy, które zalewają widzów, są tak oczywiste, że sam Urban mógłby tego zazdrościć. A ja mam to w dupie. Podsumowując, TVP stanowi wyjątkowy przykład manipulacji, stronniczości i propagandy. Jej działania są często bezwzględne, a jej narracja jednostronna. Powinno się to budzić nasze obawy i motywować do krytycznego spojrzenia na to, co nam serwuje. A to wszystko opłacane oczywiście z publicznych pieniędzy.